Jestem alkoholikiem. A raczej byłem, bo już od roku nie żyję. Piłem odkąd pamiętam dzień w dzień. Gdy już straciłem wszystko i nie miałem pieniędzy ani domu. Podeszły do mnie trzy osoby w parku. Była to grupa kolegów, którzy szukali zaczepki i dobrej zabawy. Widzieli, że jestem na głodzie alkoholowym. Zaproponowali mi 1000 złotych, jeżeli wypiję 4 litry wódki bez robienia sobie przerwy. Zgodziłem się. Dla nich była to dobra zabawa, a dla mnie spora suma na kolejne chlanie. Niestety po wypiciu ostatniej butelki wódki ścięło mnie z nóg. Umarłem w barze. Czasem ich obserwuję z góry i patrzę, co odwalają. Nic się nie zmienili przez ten rok i nie przejęli się moją śmiercią. W końcu byłem dla nich zwykłym śmieciem alkoholikiem.